Jednak warto się zatrzymać i zaznaczyć, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu osób. I teraz tym wszystkim osobom chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować księdzu proboszczowi, który jest opiekunem naszych osób. Proboszcz jest opiekunem naszych zespołów i jak to czynią najlepsi opiekunowie, zawsze darzy nas wszelakim wsparciem. Wsparciem duchowym, materialnym i bardzo mu dziękujemy za to wsparcie, za otwartość, za życzliwość. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy księdzu Jackowi za obecność, za uśmiech, który zawsze występującym pomaga, dodaje otuchy i trudności. Bardzo dziękujemy, że ksiądz dzisiaj jest z nami. Gorąco dziękujemy naszej siostrze Etienie. Brawo! Dziękujemy rodzicom i wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach i realizacji koncertu. Brawa dla wszystkich. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na ten dzisiejszy koncert. Za to, że chcieli z nami dzielić radość narodzenia Jezusa. Dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych na czele z panem wójtem Adamem Topolskim, panią przewodniczącą Rady Gminy Marią Wróbel. Dziękujemy. Brawo! Dziękujemy też innym gościom, pani dyrektor Szkoły Podstawowej Renacie Kwiecień. Nie wszystkich dostrzegam, ale bardzo dziękujemy. Dziękujemy pani dyrektor Domu Kultury w Sawerowie. Pani... Tak, wszystkim dziękujemy, którzy przybyli dzisiaj. Dziękujemy też wszystkim tutaj obecnym, naszym rodzinom, bliskim, przyjaciołom. Dziękujemy siostrom karmelitankom, które też są dzisiaj tutaj obecne. To dzięki wam wszystkim mogliśmy stworzyć tutaj przyjazną atmosferę wokół Jezusowego żłobka. Bardzo wszystkim.